Drogie mieszkanki i drodzy mieszkańcy, miasto Kościerzyna od wielu lat walczy o czyste powietrze w naszym mieście. To poprzez inwestycje na kościerskiej ciepłowni, która już od wiosny tego roku jest elektrociepłownią i produkujemy tutaj i ciepło, które dostarczamy do Was, oraz energię elektryczną, ale również zabezpieczamy środki na dofinansowanie do wymiany indywidualnych źródeł ciepła. To prawie 500 tysięcy złotych w tym roku. 18 października w piątek od 14 do godziny 16:30 możecie Państwo przyjść na dzień otwarty na elektrociepłowni EC1 w miejskiej spółce Koseko, tutaj gdzie się teraz znajdujemy przy ulicy Tetmajera. Pracownicy spółki będą opowiadać o szczegółach technicznych tego, jak w kogeneracji jest wytwarzana energia cieplna i energia elektryczna. To jest kolejny element wychodzenia do Państwa, tak jak wychodziliśmy na rynku, gdzie mogliśmy się z Państwem spotkać, i tak jak dzisiejsze spotkanie z przedsiębiorcami. Mam nadzieję, że będzie to dobry odbiór, a o szczegółach technicznych opowie prezes spółki, pan Robert Fenik. Serdecznie zapraszam w piątek, 18 października. Szanowny mieszkańcu Kościerzyny, nasz pewnie odbiorco ciepła systemowego, obecny, a może przyszły. Zapraszamy Ciebie, wszystkich zainteresowanych, na dzień otwarty, dzień czystej energii w Kościerzynie. Chcemy 18 października między 14 a 16:30 pokazać Wam, jak wytwarzamy ciepło w Kościerzynie, jak powstaje ciepło systemowe. W tym roku w znaczący sposób się ono zmieniło. Pokażemy Ci, jak powstaje, z czego powstaje przede wszystkim, jak trafia do Twojego grzejnika w Twoim mieszkaniu, albo jak mogłoby trafiać to ciepło do Twojego mieszkania i dlaczego ono jest takie atrakcyjne moim zdaniem, głównie z powodów bezpieczeństwa i jakby automatyki. Więc jeżeli chcesz to wszystko zobaczyć, zapraszamy. Pokażemy i kotłownię, pokażemy i elektrociepłownię, pokażemy naszą fotowoltaikę i przede wszystkim pokażemy nasze plany na przyszłość oparte o pompy ciepła i ciepło zielone generalnie. Widzimy się na elektrociepłowni Kościerzyna Tetmajera 3, piątek 18 października od 14 do 16:30. Jesteśmy tylko dla Was.